Jak uważasz, na czym polega fenomen Arki? Na koncertach bawią się nie tylko dzieci, ale również dorośli. Myślę, że Arka gra taką przystępną muzykę, gdzie melodie są po prostu wpadające w ucho. Słowa dotykają życia naszego codziennego. Trochę się czasami jeżę, kiedy słyszę, że to jest zespół religijny. Bardziej bym powiedział, że jest to zespół, który śpiewa o życiu, takim codziennym życiu. A że jest Pan Bóg obecny w naszym życiu, że nam pomaga, nam grzesznikom słabym, no to śpiewamy też o Jego ingerencji w nasze życie. Ale myślę, że najbardziej to jest fenomenem tego wszystkiego jest chyba to, że to śpiewają dzieci. Że gdyby to śpiewała grupa jakichś dorosłych ludzi, to mogłoby to być traktowane... No nie, mogłoby tak nie być odebrane. Jak śpiewałem to dzieci, no to jest to takie czytelne, nie? I poza tym, no dziecko ma w sobie taką szczerość i prawdę, że powiem, że wiele razy ja na koncercie, który prowadzę wiele razy już, usłyszałem coś dla siebie, dla mojego życia, jakby na nowo po raz pierwszy. Także te dzieci mają to coś, że Arka Noego, no może się podobać. Właśnie, a jak te dzieci znoszą wszystkie te koncerty, próby, nagrania? Nie jest to dla nich męczące? Od 11 lat, jak gramy, odpowiadam na to pytanie. Chcę powiedzieć, że Arka Noego no nie jest normalnym zespołem. Jest to grupa wielodzietnych rodzin, która razem, którzy się znamy, muzyków, znajomych, i nie mamy czegoś takiego jak próby. Wiele razy się zdarza, że na koncertach śpiewają z nami dzieci, które przyszły słuchać, bo na przykład kogoś wyłapaliśmy z tłumu, mówi, chodź z nami zaśpiewać, i to dziecko po 5 minutach już wie, co robić, jak tańczyć, jak śpiewać, także to nie jest... Fenomen Arki też polega na tym, że to jest na tyle proste, że nie musimy tego ćwiczyć. Studio mamy w domu, więc nagrywamy to, kto jest na podwórku, a komu się chce przyjść do studia, a nie kopać piłkę, no to przyjdzie, nagra. Także nie jest to jakiś problem dla nich. Jeżeli chodzi o szkołę, też nie jest problem, bo gramy głównie w czerwcu i w czasie wakacji odrobinę, ale generalnie na co dzień każdy z muzyków Arki Noego, a jest nas 10 osób, no ma normalną pracę, normalne swoje zajęcia. Arka Noego jest takim trochę odpoczynkiem od pracy dla nas, no i ale też wielkim takim doświadczeniem tego, że możemy być razem i tyle. Na pewno, wiesz, no, ja jako ojciec siódemki dzieci wiem, co je najbardziej męczy. Odrabianie lekcji, utrzymanie, wiesz, porządku w pokoju, kiedy się nudzą, to jest męczące, ale tak moi synowie na przykład, którzy nie chcą śpiewać w Arce, zawsze chcą jechać z Arką. Mówią, my pojedziemy, bo tu jest pełno atrakcji zawsze, wiesz, jakieś zjeżdżalnie, wata cukrowa i tak dalej. Oni zawsze chcą jechać, być z nami. To jest dla nich jakaś tam przygoda, natomiast nie chcą śpiewać, no to nie muszą. Chociaż zdarzy się, że czasem zrobią sobie jakieś czerwone irokezy i lecą na scenę i śpiewają. Także tutaj nie ma czegoś takiego, że wszyscy, że musimy. Po prostu robimy to, dopóki mamy siły i dopóki chcemy to robić. Nie? A że mamy sygnały takie, że to jest potrzebne wielu ludziom, no to się chętnie to robi też, nie? A co spowodowało, że zdecydowałeś się opuścić AC/DUF i założyć Arkę Noego? No nie, AC Drinkers to był już temat zamknięty ze względu chociażby na to, że miałem rodzinę. Wtedy dorastały moje dzieciaki, one potrzebowały bardziej ojca niż publiczność fana. Znaczy idola, czy jak... Nieważne, ale wiesz, o co chodzi, że dzieci były ważniejsze. Ja myślę, że ci ludzie, którzy słuchają mojej muzyki, oni to rozumieją dokładnie. A poza tym, teraz, kiedy już dzieci podrosły, ja pracuję nad swoim projektem i wrócę niedługo ze swoim projektem na scenę i będę, oprócz tego, że gram z Kazikiem i z Tymoteuszem, będę miał swój projekt mocny, więc ci, którzy tęsknią za mocnym moim graniem, już niedługo się doczekają płyt i koncertów. Natomiast w tamtym czasie był taki moment, że trzeba było coś uciąć, żeby robić nowe rzeczy. Arka pojawiła się zupełnie przypadkowo i dzięki temu programowi Ziarno, który jest w telewizji, to wszystko się jakoś porobiło, ale my jesteśmy niewinni. Czyli nigdy nie żałowałeś tej decyzji? No nie, no wiesz co, ja jestem zdania, że człowiek, życie jest dosyć krótkie i może próbować różnych sytuacji, różnych... Byliśmy wielkimi, do dzisiaj jesteśmy wielkimi kumplami, przyjaciółmi i z niektórymi ze Sidrynki jestem rodziną, bo Maciej, mój szwagier, tak, który tak. Gra w Arce, jest, jest mężem mojej siostry rodzonej. Tytus z kolei też jest związany z moją rodziną, także mamy jakiś tam kontakt. Grałem z nimi na 20-lecie, ale ja, że tak powiem, artystycznym kolorze się wypaliłem. Natomiast, no, chcę być wierny mojej żonie do końca.
To jest coś, czego nie zamierzam zmieniać w moim życiu i kończyć do końca. Natomiast muzyka, wszystkie artystyczne sprawy są naprawdę dodatkiem do życia. A jakie są w takim razie wasze plany teraz, jeśli chodzi o Arkę? Pracujecie może nad jakąś płytą? Arka Noego 2 lata już czeka w kolejce, żeby nagrać swoją nową płytę. Mam nadzieję, że w przyszłym roku na wiosnę będzie coś nowego, jeśli będą pomysły, jeśli dzieci pomogą nam pisać te piosenki. Natomiast w tym momencie też jest taki plan, żeby nagrać wspólną płytę zespół Arka Noego i Dzieci z Brodą razem kolędują. Myśleliśmy nawet, żeby nazwać ją podobnie jak płyta Kazika, Porozumienie ponad podziałami, to nagrać tą płytę pod tytułem Kolędy ponad podziałami. Dużo podziału jest w naszym kraju. Wydawałoby się, że Dzieci z Brodą i Arka Noego to są zespoły, które jakoś konkurują. Tymczasem my możemy śpiewać razem o tym, że rodzi się Zbawiciel i może te kolędy fajnie wyjdą. A jak chcecie, żeby was ludzie odbierali? Co chcecie przekazać? No co chcemy przekazać? No chcemy przekazać, że warto żyć, że warto ryzykować, że warto kochać, że warto myśleć o życiu po życiu, że warto... że człowiek kiedy upadnie, to może wstać, że nieważne, że upadł 7 razy, ale może 7 razy wstawać. No to są takie, że wszystko, co stworzył Pan Bóg, jest dobre. No i że Pan Bóg jest, że istnieje, że to nie jest ideologia i teoria, tylko to jest fakt, doświadczenie, że jest, że nam pomaga, realnie pomaga i o tym śpiewamy.